Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Obudź się, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Czwartek, 11 dzień miesiąca sierpnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Stanisława Piotrowicza, posła Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże państwu. Panie pośle, kolejna odsłona tego wszystkiego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kilkanaście przepisów nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodnych z Konstytucją, tak orzekł niejednogłośnie pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Ale warto zwrócić uwagę na to, że prezes Trybunału Konstytucyjnego już wcześniej to stwierdził, zanim doszło do rozpoznania. W szczególności wtedy, kiedy 2 sierpnia inicjatywy prezesa Trybunału Konstytucyjnego podjęto postanowienie o rozpoznaniu tej sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie błyskawicznym, uzasadniano, że ten pośpiech jest potrzebny po to, żeby nie dopuścić do wejścia w życie przepisów niekonstytucyjnych. Warto zwrócić na to uwagę. A zatem wcześniej było stanowisko wyrażone przez prezesa, że ustawa jest niekonstytucyjna, a dopiero później było postanowienie o pilnym potrzebie rozpoznania tejże ustawy. To wszystko pokazuje, gdzie orzeczenia zapadają w głowie prezesa Trybunału Konstytucyjnego i w głowie wiceprezesa profesora Biernata. To oni wcześniej stwierdzili, że ustawa jest niekonstytucyjna, w związku z tym trzeba ją w błyskawicznym terminie rozpoznać, łamiąc wszelkie zasady proceduralne. Myślę, że brakuje tutaj nawet zwykłej przyzwoitości, bo ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest szczególną ustawą. Rozpoznaje ją organ, którego ta ustawa dotyczy. Powinien zatem, jest to w ogóle niezręczność bycia sędzią we własnej sprawie. A tu mamy do czynienia jeszcze z niebywałą sytuacją. Otóż Trybunał Konstytucyjny postanowił zbadać tą ustawę, która jego dotyczy, z naruszeniem procedury, w wielkim pośpiechu i oczywiście jeszcze niejawnie. To pokazuje dobitnie, jakie intencje Trybunałowi Konstytucyjnemu przyświecają. A powinny przyświecać troska o zgodność ustawy z Konstytucją. To jest kolejny dowód na to, jaką rolę dziś pełni Trybunał Konstytucyjny. On nie bada
mimo że tak wypowiada się, nie bada zgodności przepisu z ustawą, ale realizuje swoją misję polityczną. Warto przecież powiedzieć, że ustawę o Trybunale Konstytucyjnym zaskarżyła Platforma Obywatelska, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesna. I warto powiedzieć, że te wnioski wpłynęły 2 sierpnia, a już 3 sierpnia Trybunał postanowił rozpoznać tę sprawę w trybie niejawnym. Jaki pośpiech? No, ale przecież wiemy, bo to media donosiły również o tym, że jak pan poseł Budka pojawił się z wnioskiem u prezesa Rzeplińskiego, no to trochę im przy herbatce zeszło, omówili sprawy, jak sprawa winna być w dalszym ciągu procedowana, że niezbędny jest pośpiech. Gdy dziś słuchałem tego uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego, dla osób nieobeznanych z prawem mogłoby ono brzmieć bardzo mądrze, konsekwentnie i logicznie. Natomiast gdy podda się to orzeczenie, to uzasadnienie wnikliwej analizie, dochodzi się do wniosku, że jest tam sporo sprzeczności. Sprzeczności w tym, co Trybunał Konstytucyjny dzisiaj stwierdzał. Warto przecież zwrócić uwagę chociażby na taką kwestię. Oto gdy 9 marca sędziowie zebrali się, żeby decydować o nowelizacji ustawy grudniowej, to prezes Trybunału Konstytucyjnego przecież wtedy stwierdził, że on nie będzie stosował nowelizacji grudniowej, on tej ustawy nie widzi. Dziś w tym orzeczeniu stwierdzono, że ustawy, które opuszczają parlament i są podpisane przez prezydenta, korzystają z domniemania konstytucyjności. A więc już tylko w tym aspekcie widać, jak Trybunał Konstytucyjny manipuluje pewnymi zasadami. W marcu twierdził, że nie musi stosować się do ustawy, która opuściła parlament, została podpisana przez prezydenta i weszła w życie. Tej ustawy nie musi stosować. Zakwestionował wtedy domniemanie zgodności ustawy z konstytucją. Dziś powiada, że musiał się spieszyć, ażeby rozpoznać tę ustawę, zanim ona wejdzie w życie, a więc w ramach tak zwanego vacatio legis, no bo przecież gdyby ona weszła w życie, to korzysta z domniemania zgodności z konstytucją. Niech tylko ten przykład pokaże. Raz Trybunał twierdzi, że ustawy nie widzi i nie ma domniemania, domniemanie konstytucyjności nie dotyczy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dziś stwierdza zupełnie co innego. I kolejna rzecz, żeby było wiadomym, kto pociąga za te sznurki i w czyich rękach dziś Trybunał Konstytucyjny jest, to wystarczy popatrzeć, że około 80 wniosków do rozpoznania przez Trybunał oczekuje w kolejce. Od wielu miesięcy i od wielu lat. Tym Trybunał się nie przejmuje, a tak przecież stale powiada, że chodzi o prawa człowieka. O prawa człowieka, tym parawanem człowiekiem, prawami człowieka Trybunał się zasłania, a tak na dobrą sprawę chodzi o zupełnie co innego. Wspomnę, 30 listopada Platforma Obywatelska złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia, 30 listopada, Trybunał wydał postanowienie. Teraz, 2 sierpnia, Platforma Obywatelska i jeszcze inne podmioty wymienione przeze mnie wcześniej złożyły wniosek o zbadanie sprawy. 3 sierpnia Trybunał już postanowił, Trybunał w osobie prezesa Rzeplińskiego postanowił przerwać urlopy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wezwać ich, ażeby szybko przyjechali do Warszawy, bo trzeba pilnie rozpoznać wniosek dzisiejszej opozycji. To pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny dziś działa na zlecenie opozycji. Ja nieraz mówiłem o tym, że prezes Rzepliński jest czołowym politykiem Platformy Obywatelskiej i to się chyba układa też w jedną całość, skoro w grudniu mu się kończy kadencja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, więc jak sądzę, chce wkroczyć z mocną pozycją w sferę polityki i tą politykę realizuje już dziś.
Panie pośle, czy ta kończąca się kadencja pana Rzeplińskiego będzie punktem startu, w którym będziemy mogli z nadzieją patrzeć na zażegnanie tego impasu i tego konfliktu tworzonego przez opozycję, no, która okopała się w Trybunale Konstytucyjnym? Chciałbym wierzyć, że tak będzie, wszak docierają już sygnały, że niektórzy sędziowie mają już dość zachowań prezesa Rzeplińskiego. Dość zachowań, które kompromitują Trybunał Konstytucyjny.